Genowefa Piotrowska, kapitan łączniczka u Szarego. Przebieg bitwy na Jeleńcu zna z relacji partyzantów, którzy w niej uczestniczyli. Już ci Niemcy porozbierali w spodniach, a tu już nic na sobie nie mieli. Gwizdają, śpiewają i tam niektórzy już naszykowali jakieś miski i myli się niektórzy już po tej bitwie. No i zadowoleni, proszę pana. I oni się zbliżyli do tej leśniczówki, no i zaczęły się strzelanina. Bitwa, a raczej potyczka, bo tak starcie na Jeleńcu kwalifikują historycy, miała miejsce 1 kwietnia 1944 roku. Bój spotkaniowy, który rozegrał się na tym terenie, był związany z tym, że Niemcy przeprowadzili na oddział Szarego obławę za udaną akcję na magazyny w Siennie, niedalekim. I oddział Szarego, który tutaj zapadł na odpoczynek, spotkał się z obławą niemiecką, wywiązało się starcie, w którym zginęli czterej partyzanci. Oddział Antoniego Hedy Szarego dzięki umiejętnemu dowodzeniu i wykorzystaniu zaskoczenia nie poniósł większych strat i co najważniejsze, nie został rozbity. Od kilkunastu lat, zawsze na początku kwietnia na Jeleńcu odbywają się uroczystości upamiętniające potyczkę Szarego z żandarmerią niemiecką. To również okazja, aby wspominać postać generała Antoniego Hedy, pseudonim Szary. Pamięć o panu generale, o jego żołnierzach jest naszym zobowiązaniem Polaków, którzy żyją w wolnej, niepodległej ojczyźnie i dawanie świadectwa, że ich trud, ich walka przyniosło w konsekwencji Polsce, Polakom niepodległość i wolność. Obchody na Jeleńcu nieodłącznie wiążą się z samym generałem Antonim Hedą Szarym. Generał, gdy żył, osobiście uczestniczył w uroczystościach. Spotykał się tam również ze swoimi podkomendnymi. Kiedy zapraszali go na różne uroczystości, to on zawsze troszczył się o to, jak oni się prowadzą. I potrafił wtedy też pogrozić palcem, ale i pomóc, wesprzeć. Oddział Szarego zapisał się również pozytywnie w świadomości lokalnej ludności. Pozostała zawsze taka dziwna łączność pomiędzy miejscową ludnością a nim jako dowódcą oddziału partyzanckiego, dlatego że on troszczył się po prostu o miejscową ludność, dbał, by jak najmniejsze szkody Niemcy mogli wyrządzić. Nocą przychodzą złodzieje zabrać krowy. Budzi nas ten gospodarz, mamę budzi gospodarz. Pani Jana Sowa, niech pani wstaje, bo przyszli złodzieje po krowę. Mama wyszła i mówi, no to zabierajcie krowy, jutro będziecie mieli z Szarym do czynienia. Nie zabrali. Uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 75 lat mają również wymiar patriotyczny. Współczesność każdego narodu buduje się jednak na historii. Ta historia powinna być fundamentem, ta historia powinna być takim spoiwem łączącym nas wszystkich. Nie da się zbudować narodu bez pokazywania jego korzeni. I właśnie świadomość patriotyczna jest budowana również wśród młodzieży. W uroczystościach na Jeleńcu uczestniczyli uczniowie z Kunowa. Tamtejsza placówka od października 2018 roku nosi imię generała Antoniego Hedy Szarego. Dzisiaj z dumą, z młodzieżą jesteśmy w tym miejscu, aby czcić kolejną rocznicę potyczki, która miała tutaj na miejscu w Jeleńcu 75 lat temu. W tegorocznych uroczystościach na Jeleńcu brali udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, mundurowi, leśnicy oraz przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń historycznych. Gościem honorowym była córka generała Antoniego Hedy Szarego, Teresa Heda-Snopkiewicz.